Zaczynamy kolejny odcinek programu Rodzina i Praca. Ja nazywam się Paweł Blajer, a to jest program dla tych wszystkich z Państwa, którzy są rodzicami, seniorami albo planują swoją karierę zawodową. Dzisiaj mamy temat, który może na pierwszy rzut oka nie przynosi jakichś pozytywnych skojarzeń, ale jest niesamowicie ważny dla tych wszystkich z Państwa, którzy myślą o swoim poczuciu bezpieczeństwa i takim poczuciu bezpieczeństwa w najbardziej dosłownym, powiedziałbym nawet bliskim znaczeniu, bowiem chodzi o takie poczucie bezpieczeństwa, które związane jest z naszym domem, miejscem naszego zamieszkania, z naszym codziennym funkcjonowaniem. Ze mną jest wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt, jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Spotykamy się dlatego, że praktycznie można powiedzieć, że z punktu widzenia prawnego sfinalizowane zostały prace nad nowelizacją prawa, które ma sprawić, że ci, którzy nas oglądają i dla których poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o to poczucie bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, jest bardzo ważne, to prawo ma się radykalnie zmienić. Jakby pani minister mogła wskazać na te rzeczy, które z takiego praktycznego, ludzkiego punktu widzenia najwięcej zmieniają, jeżeli chodzi o przemoc domową. Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim staramy się zmienić schemat myślenia o przeciwdziałaniu przemocy. Wprowadziliśmy przede wszystkim ochronę związaną z byłymi małżonkami, byłymi partnerami, bez względu na to, czy te osoby ze sobą zamieszkują, czy nie. Często dochodzi do aktów przemocy, do stalkingu, do nachodzenia byłego partnera, byłego małżonka, z którym pozostawaliśmy w jakiejś tam relacji emocjonalnej. Ta relacja, czy to formalna, czy nieformalna, ustała. I to często eskaluje. A jakbyśmy na to jeszcze spojrzeli z punktu widzenia samego zakresu tej przemocy, bo pewnie ci, którzy nas oglądają, kojarzą przemoc takim, no na pewno nikt sobie tego nie życzy, ale w bardzo tradycyjnym ujęciu, jako przemoc fizyczną. I czy przemoc będzie się także rozciągała na inne kategorie życia? Rzeczywiście do tej pory traktowaliśmy przemoc przede wszystkim jako ten najcięższy rodzaj przemocy, a więc przemoc fizyczną. Mówiło się sporo o przemocy psychicznej, czy przemocy seksualnej. Spora część naszego życia przeniosła się do sieci. Komunikujemy się za pomocą środków komunikacji elektronicznej i to też jest pole, mówiąc kolokwialnie, manewru dla potencjalnych sprawców. Często, jak pokazują badania, ofiarami tej przemocy padają młode kobiety, dziewczęta, dochodzi do hejtu, do publikacji różnych obscenicznych zdjęć i nagrań, które uderzają w godność kobiety, uderzają w jej prywatność, w jej intymność w skrajnych wypadkach. I dzisiaj komunikacja elektroniczna, to znaczy komunikatory typu Messenger, WhatsApp, internet szeroko pojęty, to są miejsca, gdzie do tych aktów przemocy dochodzi, więc musieliśmy wprowadzić nową kategorię przemocy. To jest cyberprzemoc. I druga ważna kategoria, przemoc ekonomiczna. Chcemy też tą ustawą, ale dyskusją, debatą społeczną, jaką te zmiany w ustawie wywołały, uczulać społeczeństwo, uczulać kobiety, które najczęściej padają ofiarą tej przemocy, że próba ograniczenia budżetu domowego ze strony mężczyzny, ze strony osoby, która zarabia więcej, jest to częściej właśnie mężczyzna, w skrajnych wypadkach ubezwłasnowolnienie, które często powoduje niemożliwość odejścia od sprawcy przemocy z powodów właśnie ekonomicznych. Tego uzależnienia finansowego, a co za tym idzie również psychicznego, bo jest to też pewna forma przemocy psychicznej. Co sprawcy przemocy, tak nawet szeroko rozumianej, po zmianie prawa będzie groziło? Czym to się będzie różniło od tego stanu, który teraz jest i który może powoduje to, że w przekonaniu ludzi, którzy nas oglądają, jest może za słaba ochrona prawna dla tych, którzy są pokrzywdzeni, że sprawca de facto nie ponosi tej odpowiedzialności w takim stopniu, żeby to odpowiadało temu, co robi. Wprowadziliśmy w ustawie przymus, obowiązek odbycia terapii przez sprawcę. Co to oznacza? Jeśli zespół interdyscyplinarny, który działa na poziomie samorządu lokalnego, przy gminie, podejmuje decyzję o tym, że sprawca kwalifikuje się po uruchomieniu procedury niebieskie karty, kwalifikuje się na terapię, będzie on poinstruowany o tym, że jest na tą terapię skierowany. Jeśli będzie się uchylał, a ustawa określa trzykrotną odmowę jako uporczywe uchylanie się od wzięcia udziału w terapii, zostaną
zostaną zastosowane sankcje karne. Włącznie uruchomiliśmy tutaj wspólnie z ministrem sprawiedliwości kodeks wykroczeń, artykuł 66, który wskazuje, że taki sprawca zostanie poddany karze pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, ewentualnie wysokiej, nawet kilkutysięcznej karze grzywny. Bardzo dziękuję. Naszym gościem Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Proszę Państwa, ustawa, o której żeśmy rozmawiali, to już jest nie tylko jakaś zapowiedź, tylko to jest fakt prawny. Została podpisana w czwartek przez prezydenta, co sprawia, że wszystkie te rzeczy, które staraliśmy się Państwu przybliżyć, stają się powoli faktem. Faktem, który ma sprawić, że ci z Państwa, którzy naprawdę obawiają się tego, że przemoc może w jakikolwiek sposób pojawić się ich w życiu, mogą czuć się bezpieczniej. My nie kończymy naszego spotkania. Ja się Państwu nisko kłaniam, a za chwilę ciąg dalszy programu Rodzina i Praca. Oficjalne statystyki mówią o 71 631 osobach. Tyle ma być w Polsce ofiar przemocy domowej. Ale to niestety tylko ułamek rzeczywistej skali. Przemoc bowiem lubi ciszę. Ofiary przemocy, zanim postanowią coś z tym zrobić, przez długi czas wstydzą się zaistniałej sytuacji. Z drugiej strony istnieje silna zależność psychologiczno-emocjonalna między ofiarą a sprawcą, powodująca, że osoby, wobec których stosowana jest przemoc, często obwiniają same siebie, czują się winne, że zasłużyły swoim zachowaniem na takie traktowanie. Według badań naukowych czas, jaki upływa od momentu uświadomienia sobie, że ma się do czynienia z przemocą domową, do momentu odejścia od partnera to ponad 20 lat. A rocznie w Polsce ginie około 400-500 kobiet z powodu przemocy domowej. Dlatego tak ważne jest szybkie i skuteczne interweniowanie środowiska, w tym służb, na zaistniałe sytuacje. Najbardziej znaną procedurą jest niebieska karta. Niebieską kartę mogą założyć nie tylko pracownicy pomocy społecznej, ale przede wszystkim Komenda Miejska Policji w Zamościu, funkcjonariusze, którzy jeżdżą i są pracownikami Wydziału Interwencyjnego dzielnicowi, którzy trafiają na daną sytuację właśnie w rodzinie. Pracownicy pomocy społecznej, czyli pracownicy socjalni, ale również taką kartę niebieską może założyć pracownik oświaty, czyli wychowawca, pedagog szkolny, który zauważy problem, podejrzenie występowania przemocy w rodzinie u danego dziecka, u danego ucznia. Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zakłada za to m.in. uwzględnienie w przepisach przemocy ekonomicznej i cyberprzemocy. Do tej pory istniały pojęcia jedynie przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. A przecież tak wiele kobiet pada ofiarą na przykład przemocy ekonomicznej. Nowelizacja rozszerza także krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej. Często nie trzeba razem mieszkać, by istniała silna zależność psychiczno-emocjonalna, a co za tym idzie, przemoc. Kończą się też prace parlamentarne nad ustawą przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Lex Romanowski, wprowadzającą m.in. nowe narzędzia natychmiastowej izolacji sprawców przemocy domowej. Już dzisiaj wiele służb działa w ten sposób. Od kilku lat mamy takie narzędzie w postaci nakazu natychmiastowego opuszczenia miejsca wspólnie zajmowanego przez oprawcę i osobę pokrzywdzoną przemocą, jak również zakazu zbliżania się do miejsca zamieszkania oraz do osoby pokrzywdzonej przemocą. Pojęcie przemocy w rodzinie zostaje również zastąpione pojęciem przemocy domowej. Obowiązująca nazwa ustawy stygmatyzuje rodzinę i wskazuje, że wyłącznie rodzina jest środowiskiem, w którym dochodzi do aktów przemocy. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Moim gościem jest pan Jerzy Jęczmienionka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Sytuacja wygląda tak, że przepisy się zmieniają, te dotyczące przemocy domowej, zmieniają się przepisy dotyczące niebieskiej karty, a tymczasem zdarza się tak, i tutaj pana chciałam zapytać o pana doświadczenia z praktyki zawodowej, że jednak w takiej rodzinie, w której ta karta jest i która znajduje się pod obserwacją, dochodzi do przemocy, dochodzi czasem do tragedii, więc co tutaj bardziej zawini? Czy bardziej przepisy, które na przykład na coś nie pozwalają, czemuś przeszkadzają? Czy bardziej człowiek, który czegoś nie dopilnuje, ten, który powinien monitorować tę rodzinę? No i co się dzieje potem, kiedy już niebieska karta przestaje obowiązywać, no ale jednak nadal ta rodzina powinna być monitorowana? Zdaje się, że te nowe przepisy też jakby to wprowadzają.
Tak, w sytuacji, gdy dana osoba lub dana rodzina ma założoną niebieską kartę, obowiązkiem jest to powołanie tak zwanej roboczej grupy pomocowo-diagnostycznej. I tutaj jakby obowiązkiem tej grupy, tych osób, które są w tej grupie, jest to, żeby badać, monitorować sytuację, czy w tej rodzinie, czy w tej konkretnej sytuacji dochodzi do dalszych form przemocy. Czy ona się dzieje, czy jednak ona występuje. I tutaj myślę, że te przepisy, które wchodzą w życie, to bardzo precyzyjnie regulują. Proszę powiedzieć teraz, kto pracuje właśnie w takich ośrodkach? Kto, jacy urzędnicy, czy oni mają jakieś szczególne doświadczenie, szczególne wykształcenie? Bo praca niewątpliwie nie jest ani łatwa, ani przyjemna, a czasem nawet niebezpieczna. Tutaj bezpośredni kontakt z takimi osobami lub rodzinami mają pracownicy socjalni, którzy pracują na poziomie gminy, na poziomie samorządu, ośrodkach pomocy społecznej. Tak. I tutaj jakby jest i tutaj szczególna rola, żeby oni wiedząc, że może dochodzić do takiej sytuacji lub mają sygnał, na przykład z policji, lub mają jakiś sygnał od wychowawcy szkolnego, ze szkoły, czy od pedagoga, czy od pani dyrektor, powinni przeprowadzić wywiad, powinni sprawdzić, czy faktycznie dochodzi do takiej sytuacji. No ale jest ta przemoc właśnie ekonomiczna, przemoc psychiczna i wydaje się, że znacznie trudniej jest do tego dotrzeć. Trudniej jest to zdiagnozować. To co w takich sytuacjach się dzieje? Jak to jest? Tutaj bardzo ważne jest to, żeby jednak takie osoby nie bały się zgłosić taki problem. Ale jak one są zastraszone, to się trochę koło nam zamknęło. Ale wiemy, że jeśli one będą zamykały się z tym to problemem sobie, to będzie eskalowało dalej, będzie też się powtarzało. Na podstawie badań, które mamy, wiemy, że coraz więcej osób decyduje się ujawnić, jeśli takie sytuacje dochodzą, ujawnić ten fakt. Wydaje mi się, że może to być pomocne. I proszę powiedzieć, czy to się w ogóle dzieje, że na przykład, nie wiem, rodzina, sąsiedzi, znajomi, jeżeli widzą w ogóle jakąkolwiek formę przemocy w danym domu, w rodzinie, to czy one zawiadamiają na przykład o tym, czy raczej wolą po prostu być z boku, bo tak jest łatwiej? Bardzo ważne jest to, żeby jednak rodzina, najbliżsi, tak, domownicy lub sąsiedzi, jeśli widzą, że coś dzieje się nie tak w danym domu, czy w danej rodzinie, żeby zawiadomiły odpowiednie placówki, czy to policję, czy ośrodek pomocy społecznej o takiej sytuacji. Zresztą funkcjonuje u nas wiele też innych możliwości. Są telefony zaufania, gdzie dana osoba, która poddawana jest różnej formie, czy tej formie przemocy, czy to fizycznej, czy psychicznej, może zadzwonić, może udzielić, poprosić o pomoc, o poradę, o informację. I myślę, że też świadomość społeczna jest coraz większa. Według badań, którymi dysponujemy, wiemy, że już około 85-90% Polaków identyfikuje i jakby wie, jakie są formy przemocy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Jerzy Jęczmienionka był naszym gościem. Dziękuję panu za rozmowę. Bardzo. Ja również dziękuję naszym widzom i zapraszam na kolejny program Rodzina i Praca za tydzień. Do zobaczenia.